Ekipa, witam was z Toniu, witam was ponownie w Desync, gdzie kontynuujemy naszą... No właśnie, co będziemy dzisiaj robić? Dobre pytanie. Może zajrzyjmy do badań, bo tutaj akurat troszkę popracowałem. Nanoboty, słuchajcie, nanoboty, które umożliwią nam portable transporter, czyli transportowanie surowców na odległość jednego bloku bez konieczności prawdopodobnie używania drona. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, testujemy, więc odpalamy dalej te badania, czekamy wręcz na to, a następnie będzie Gateway Technology, czyli to już naprawdę będzie potężna rzecz, bo jeżeli dobrze rozumiem, to pozwoli nam przejść do bardziej zaawansowanych badań, bardziej zaawansowanych technik, liczę na to. Natomiast ogromne podziękowanie dla Tytusa. Tytus, ogromne dziękuję za sugestie tutaj i dokładną analizę tego, co my tutaj mamy. Mianowicie Tytus rzucił protipa, słuchajcie. Mamy budynki. Tak, za chwilę się panią zajmiemy. Mamy budynki 1x1 2S, który ma dwa small i wielkość inwentory 2. Natomiast mamy też budynek 1x1 1S, czyli jeden small i wielkość 4. I tak naprawdę nam nie zależy de facto na wielkości inwentory, co na szybkości przetwarzania, bo to szybkość przetwarzania tutaj nas najbardziej boli, bo zobaczcie, że tak naprawdę to bardzo, bardzo się przetwarza. Te dwa sloty są i tak niewykorzystywane, więc no, przydałoby się jednak tutaj ogarnąć troszkę ten temat inaczej. Oczywiście o to chodziło, więc na pewno tutaj sugestia od Tytusa, żeby właśnie używać tutaj dwóch pieców, nie jednego będzie, a się dwóch ze small invent... Kurczę, brakuje mi słowa. Bloku, który będzie używał wejście typu small razy dwa, lepiej się opłaci niż jeden. Natomiast tutaj na przykład użyłem, żeby na przykład stworzyć sobie solar cell, czyli lepsza energia, pozyskiwanie. Troszkę tego podkrywałem po prostu, więc tych badań tak naprawdę podkrywałem już praktycznie wszystko. Dzięki temu lepiej i aktywnie już działamy. I pora odblokować sobie ten element. Oczywiście Robotic Data Cube będziemy mieć Wire i mamy Energized Plate. To wszystko możemy rozpocząć, więc tylko potrzeba nam jednego elementu. Jak widzicie, zrobiłem sobie także tego dużego drona, który ma naprawdę potężne. I na przykład na takim dronie można by wrzucić dodatkowe. Chodź, dron, chodź. Wrzucić podwójne wiertła. No ale póki co chcemy odebrać to. To najbardziej nam zależy, żeby odebrać te elementy. Więc tak, oczywiście take all zabieramy. No jak najbardziej właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby odblokować Gateway Technology. Tych kubów potrzebuję 5, a w tym momencie dostarczyłem ich 2. Więc po prostu czeka na nas potężny eksplor. Natomiast kolega tutaj aktywował sobie już smart turret, czyli obronność w tym obszarze, gdyby jednak coś chciał nas zaatakować. Ale chyba to na razie jest nam niepotrzebne, więc to wrzućmy z powrotem tutaj do inwentory, żeby to nam nie zagracało miejsca. No i tak jak powiedziałem, zastanawiam się, tylko że ten pojazd ma bardzo fajną prędkość, więc zastanawiam się, czy w ogóle się w to bawić. Czy mu dawać w ogóle te elementy związane z wiertłami, bo przyznaję, jednak to będzie może niekonieczne. Natomiast to, co ja chcę jeszcze zrobić, słuchajcie, to dokładnie będzie dekonstruktor. Dekonstruktor, który pozwoli nam prawdopodobnie smart component, pozwoli nam ogarnąć temat. Tylko właśnie, my tego dekonstruktora tu nie zrobimy, więc przepraszam bardzo, tutaj miała być płytka, więc tego nie zmieniamy. Zostawcie to jak było, a dekonstruktor zrobimy sobie w tu. Na razie ten moduł jest niepotrzebny. Tu zróbmy dekonstruktor, powinien pozwolić nam zniszczyć te budynki, które definitywnie są źle postawione. No bo wiadomo, ograniczenia spore nam narzuca, a postaramy się w tym miejscu postawić inne. Natomiast eksploracja, no to bez tak naprawdę możliwości dalszych tutaj działań tych kubów, nie pozyskamy tych kubów, to nie odkryjemy dalej Gateway Technology, czyli nie odkryjemy kolejnych badań, więc dzisiaj eksploracja na pewno też się pojawi. W międzyczasie ja tu jeszcze produkuję i teraz się zastanawiam, czy produkować w sumie te twin boty, bo one wypadają całkiem nieźle, słuchajcie. Dwa wejścia small i prędkość mamy 3.
Więc ja sobie puszczę produkcję z jeszcze jednego morza. Jak widzicie, magazyny mam tutaj całkiem mocno zapchane sztabami. Tutaj żelazem, kablami też, przepraszam, kablami. Prętami, kable jeszcze, na kable jeszcze przyjdzie pora. Póki co czekamy na badanie. No tutaj 4 cuby. Kurczę, to będzie niezłe wyzwanie, ale widzę, że tutaj już reszta elementów poszła na badanie. No tylko trzeba faktycznie zwrócić uwagę na to, co, gdzie, ile i dlaczego idzie. Dobra, jak ten dekonstruktor? Potrzeba Crystal Chunk. Crystal Chunk. Kryształy. No, kolega z kryształami na razie nie wyrabia. A widzę, że słabo mu to dzisiaj idzie. Więc zdecydowanie można po prostu podpiąć takiego twinbota, który będzie miał dwa działka wyrabiające. I w sumie słuchajcie, ja sobie to tak zrobię. Kolega, chodź. Chodź, odepniemy ci, żebyś nie latał jak szalony. To jest probot, to czy to scout? Nie, to jest scout. Scouta ja bym sobie mógł ściągnąć, bo scout nawet mam spoką prędkość. Tak, dobrze mówię, scout ma dobrą prędkość. W sumie nie widzę. Dashbot, minerbot, prefab, worker. Workerów chciałbym tutaj, tak, więc tutaj przerzućmy. Kolega. I tu jest chyba... Ja szukam dashbota, scout. Niech będzie scout. I teraz kolega na dwa wiertełka. Zobaczymy, jak będzie działał. Czy na dwa będzie działał. Ale widzicie, jednocześnie wydobywa. Więc tutaj mamy dashbota. Disconnect Logistic Network, czyli on to będzie tworzył. Ten będzie pozyskiwał zasoby, a mnie interesuje... Wróć, dashbot. Nie dashbot. Kto to był? Scout. Scout będzie nam tutaj pozyskiwał... Chodź, wyłączmy cię z sieci, bo będziesz dla nas pozyskiwał eksplorację świata. Będziesz to przede wszystkim... No właśnie. Czyli ja potrzebuję zasilać naszego tutaj... bota, tylko nie wiem, czy to jest... Okej, czy to daje nam zwyczajnie, a mnie interesuje produkcja energii ze słońca, solar cell, 50 power, czyli w ciągu dnia, to byłoby spoko, tylko tu mamy 150, albo wind turbine. Słuchajcie. To byłoby też ciekawe, więc zróbmy takiego wind turbine. Ciekawy jestem, czy będę mógł to postawić na... naszym dashbocie albo na innym module. Zobaczymy. Więc w takim razie ja jeszcze tymczasowo, jeszcze chwilę tu posiedzimy. Będziemy musieli posiedzieć. Mam dekonstruktor. O, dekonstruktor mnie najbardziej właśnie teraz na workerze interesuje, żeby postawić. No, halo. Co z tym dekonstruktorem? Masz dekonstruktor? Nie ma. Dlaczego? Worker tego nie ogarnął. To na scouta wrzućmy dekonstruktor. Czyli przepraszam bardzo, kto zawinął dekonstruktor? Kto to zrobił? A jest, dobra, dekonstruktor. Czyli teraz musimy wyeliminować budynki. Musimy porzucać surowce. Tam, gdzie jest to konieczne. Czyli to wywal i to wywal. Tutaj odpinamy, w takim razie przekładamy te wszystkie rzeczy. Tu wywalamy. I tu sztabę jeszcze wrzucimy, żeby to nie przetwarzało, dziękuję. I dekonstruktor, kolega z dekonstruktor lata. To jest statek, który chcemy zlikwidować. Tak jest. To teraz cel. Tu. I to dekonstrukcja poleci. Mam taką nadzieję. 1 na 1 S. Tylko zastanawiam się też, czy nie lepiej byłoby postawić od razu ten budynek. Small i medium. Czyli dzięki temu będę mógł już przetwarzać na medium. Jakieś blachy, jakieś sztaby. Tylko z drugiej strony my płyty, potrzebujemy dużo tych płyt, tych metal plate'ów, więc ta konstrukcja raczej to nam, na tym zależy, żeby to postawić. Więc postawmy i to powinno zadziałać. Tak samo tutaj, przerzucimy surowce, to anuluj, usuń, dobra, mamy to, więc teraz tylko to zbudują. Przerzućmy surowce tu, super, i dekonstruktor, gdzie jest dekonstruktor, tu jest. Tylko tak, to musimy ten moduł zabrać, przerzucić tu. Super, dekonstruktor weźmie to, rozmontuje. I mamy już dwa budynki poprawione. I dzięki temu na przykład tutaj mogę dwa piece wrzucić. Albo na przykład moduł elektryczności. A, swoją drogą wind turbine miałem do dyspozycji, tylko nie wiem dlaczego. To jest medium, czyli typowo właśnie pod tego musimy zrobić medium. Ale do tego potrzeba nam jeszcze, czego potrzeba, czego brakuje? Energizer plate, tych powinniśmy mieć, a nie mamy, tylko mamy 3. O kurczę, dobra, w takim razie przerzućmy tutaj
Nie, coś tu przeklikałem niechcący. Dobra, zostawiamy to jak było. A stąd miało to lecieć tutaj. O, super. Nie masz miejsca. Rozumiem, czyli te płyty musimy rzucić teraz tu, bo inaczej tam się nie mieści. No właśnie, no właśnie, to jest to, że porobiłem i teraz mi się to nie mieści. To potrzeba nam do działania więcej slotów. Na to wychodzi. Czyli więcej slotów z magazynu. Jednak jak się bawimy właśnie w produkcję, to gdzieś tam po drodze to nam blokuje. Medium. Tu mógłbym ewentualnie wcisnąć. Medium, small. Dobra. Chcieliśmy wrzucić tutaj produkcję jeszcze jeden piec płytniczy. Więc wrzucamy go w taki sposób. Pyk. No, halo. Miał być dwa piece. Dobra, mamy. I teraz możemy sztaby. Nie, ruda. Przepraszam. Rudę. Nie, dobrze. To jest jedno. I to jest drugie. I tu dwa razy sztaby będą produkowane. Tak samo tutaj produkujemy. A ten element już możemy zmienić zdanie, że już, sorry, nie produkuj tego. Już sobie z tym sobie poradzimy. Tutaj będziecie produkować co innego. Czyli postawimy ten budynek do produkowania płytek. Jeżeli dobrze pójdzie. I tutaj także przestawiamy. Będziemy to wszystko modernizować. A jak tylko ogarnę drugiego bota, to lecimy na Explore. Podszedłem dosyć ambitnie do przebudowy. Jak widzicie, dostawiłem taką oto strukturę, taka jest 2x2 w tym momencie. Tylko dlatego, że ona ma bardzo duży magazyn. Dzięki temu mogę jednocześnie tworzyć Circuit Board i mogę tworzyć Reinforced Plate, które de facto ma tą samą podstawę, bo ma potrzebne tutaj nasze płytki, czyli metra plate'y. Natomiast tutaj strukturę przebudowałem, dostawiłem dwa razy produkcję Energized Plate. Natomiast te budynki, które tutaj mieliśmy, one nam produkują przede wszystkim energię. Energię, która nam tutaj zależy. Tutaj zgodnie z poradą poszedłem właśnie i teraz piece wytwarzają podwójną ilość. Tylko zauważyłem pewien mankament. Jeżeli tutaj nie mamy dojazdu, dostępu, no bo nie ma, więc oni, te drony nasze, nie mają jak tutaj podjechać i przerzucać te surowce. Ale od czego mamy oczywiście nasze portable transporter. Co najlepsze, to jest internal, więc jeżeli dobrze to pójdzie, to ja będę mógł tutaj naprawdę tego sporo wytworzyć. Tylko jeden haczyk, ja tam tego chyba nie dojadę, nie dorzucę. Teraz tak mi do mnie dotarło, że co ja zrobiłem. Teraz muszę, słuchajcie, to zdemontować w takim razie. Tylko gdzie jest nasz dekonstruktor? Gdzie on się tutaj pojawił? Tutaj swoją drogą też mamy drona, który, jak widzicie, to jest dron eksploracyjny, który ma raz produkcję z prądu ze słońca, dwa odpowiednią baterię. Tylko gdzieś, o, jest nasz dekonstruktor. Dobra, chodź, bo musimy się dostać tutaj. Na razie chwilowo, tymczasowo zdemontujemy to. Super, żeby tylko i wrzucić tego internal. Jest, internal transport i teraz mamy zasięg. I jeżeli decyduję o tym, że te surowce mają iść tutaj, one automatycznie będą przerzucane. Przynajmniej taki jest zamysł, że będą przerzucane. Prawda, że będą przerzucane. Nie widzę, słuchajcie, żeby były przerzucane. Natomiast znaczy, widzę, że są tutaj ściągane. Teraz pytanie, czy ja mogę tym jakimś kontrolować, co jest najlepsze, wielkość jednego bloku. Czyli całkiem ładny ma to zasięg. Tylko jak mogę się pozbyć nadmiaru? Tutaj, właśnie, to ma być zablokowane. Fixed this item, czyli ma być zablokowane, zawsze tu ma być blacha i automatycznie to się będzie przetwarzać. Dobra, w takim razie wracamy jeszcze raz do zabudowy. Building to będzie dwie eski, tak, to będzie ten budynek. Ten budynek nas interesuje, żeby tutaj postawić. Tylko tego scouta trzeba stąd wywalić, będzie wszystko na tip-top. I oczywiście więcej tych portable. Ile to w ogóle? 10 energii, słuchajcie, to zżera. To nie są żarty, więc z tym też trzeba trochę ostrożnie, mimo wszystko. Bo to jest dosyć niebezpieczne, jeżeli mamy tak przygotowane. Natomiast słuchajcie, teraz o płytki się nie martwię. Na razie drony sobie tam będą jeździć. Tutaj pisaliście o tych taśmach transportowych i tym podobnych. Ale chyba to nawet nie będzie aż tak to będzie potrzebne. Bo jak widzicie, daje radę. Daje radę to. Tutaj bardzo szybko się przetwarza. Ale słuchajcie, to mega ma przyspieszenie z tego, co widzę. Wydawało mi się, że to będzie inne. Co mi się podoba, na przykład jak leżą surowce na ziemi, możemy stąd przeciągnąć i tutaj już będziemy montować na tej podstawie. I to jest. W takim razie tutaj oczywiście wystawiamy, że mają robić się sztaby. I to wszystko powinno działać. I tutaj oczywiście pozostałe te rzeczy mogę też porzucać. No i tutaj rudę tu rzucę. I tu jeszcze mamy płytki.
Ja mogę wrzucić. W sumie tutaj gdzieś trzeba wrzucić, tak? Trzeba wrzucić, żeby śmietnika na tym fragmencie nie było. Dobra, słuchajcie, mamy to ogarnięte. Jest, w tym momencie badamy nasze tutaj dalsze poczynania. No ale oczywiście nie mamy tych robotic data cube, więc musimy lecieć na explore. I gdzieś nasz kolega tutaj czeka na to. Tylko tak, scout jest pod wifi, podpięty i idle, dobra. Więc sobie wy tu wrobicie, chyba że potrzeba chyba kogoś jeszcze od kryształów. Więc wiecie co, wybacz gościu, ja cię tutaj przepnę na tą stronę, bo ty potrzebny jesteś bardziej tutaj. Więc proszę tutaj ogarnąć kryształów więcej, bo tych kryształów nie wyrabiają, zdecydowanie nie. Rudy sobie dadzą radę, a nasz eksplorator, lecimy stąd. Elektrownie wiatrowe wytwarzają swoje, a my skoczmy w takim razie tutaj, może się gdzieś tutaj uda. Zobaczymy, na ile w ogóle prądu, znaczy jakie zużycie ma prądu. Trzeba podkrywać te tereny, może faktycznie tutaj znajdziemy kolejne miejsce, gdzie moglibyśmy zbadać. Mogę też na to z większym zoomem zrobić. No i badamy, oby nie trafić na jakichś przeciwników. Swoją drogą, jak tutaj jest kwestia. O, ładnie graficznie to wygląda, że faktycznie jak jedziemy, to drzewa się ruszają. Animacja zachowana, więc wszystko na dobrej rzeczy, na dobrym kierunku, żeby to ładnie się rozwijało. Drodzy twórcy, trzymacie dobry poziom, więc lecimy dalej. Dobra, tutaj mamy dużo metalu, dużo kryształów, bardzo fajnie. I mamy, tylko trzeba złamać kod bezpieczeństwa i dostaniemy. O, high density framey, ładnie. A nie, przepraszam, my już to zdobyliśmy. Po prostu, dziękuję. Dobra, w każdym razie, jak widzicie, eksploracja, dalsza część. Ja widzę, tego prądu dużo nie zżera. Nie pożera nam tego, bo widzicie, trochę tak minimalnie. Tutaj mamy. A że nie mamy dnia, to i też nie tworzymy na bieżąco tego prądu. Natomiast ja tak pojeżdżę tutaj. Może coś znajdę. Fajnie by było. W międzyczasie tam też trzeba by było. Tutaj mamy dużo silikonu. Aha, dużo, dwie sztuki. Dobrze. W każdym razie gdzieś powinien być surowce. Gdzieś powinny być surowce. Gdzieś powinny być te wieże eksploatacyjne. Więc na pewno byśmy chcieli. O, tutaj kolejny moduł. Więc poproszę. Mamy cable i metal ore. Dobrze, weźmiemy. Choć teraz tak się zastanawiam, czy w sumie słusznie brałem, bo w sumie gdzie ja to teraz rzucę. A właśnie, gdzie by trzeba było to rzucić, trzeba by nowy magazyn zrobić. Bo te magazyny już, słuchajcie, się pozapychały. Więc zróbmy ten magazyn tutaj, na razie, tymczasowo. Natomiast ja liczę na to, że będziemy, mamy tu jakiś medium kapasitor, storage amount, czyli co, będzie zwiększało nam powiększać. Aha, nie, to jest na baterię. Czy więcej energii będziemy mogli wytwarzać, a się utrzymywać. Sądzę, że to można by wytworzyć, więc niech nam to dostarczą. Mamy na tyle surowców, jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo tego. Natomiast my jedziemy dalej, jedziemy, panie dron. Trzeba eksplorować te tereny, bo tutaj samo się nie znajdzie, że tak powiem. Zobaczymy tylko tak, tu już jest chyba koniec mapy, tak mi się wydaje. Tutaj nie będzie już nic. O, ale mamy kolejny excipable. Co my tu mamy? Kryształy i metal ore. No to możemy zabrać. Jedno zostaje. No jeszcze nie ma wszystkiego. Szukamy tych kostek. Chciałbym tą dużą wieżę, bo w tych dużych wieżach najlepiej chyba mi się wydaje, że będzie. Ale widzę, że pomimo tego, że mapa... A nie, przepraszam. Mapa jest gigantyczna. Natomiast o, co my tu mamy? Zbadaj to. Szczątki jakieś. Kod. I słuchajcie, bawimy się znowu w kodowanie. A i tym razem mamy obracanie. O, ciekawe. Czyli możemy tak. Tak. I tutaj podłączamy się. Fajnie. Tylko to bym się ustawił na to. Aha, tak nie można. Intrygująco. Tutaj się podłącz pod to. Tylko tu sobie zamykamy ścieżki. Dlaczego ja tutaj tak się nie mogę podłączyć? A nie, przepraszam, tak się mogę podłączyć. Już działa. Tak, już stanie załapał. Mamy to, się przełączamy, tak? To jest nawet proste. A przynajmniej tak miało, w takim miało być założenie, że będzie proste. Więc tutaj podłączamy, tak. I tak, ale brakuje mi jednego. No tak. Już mam, sorry, już ogarnąłem, tak, dziękuję. Missing one, czyli musimy signpost dostaniemy, ale musimy dostarczyć surowce. No to dobra. To przynajmniej wiemy, gdzie tego szukać. Dobrze jest.
jeszcze kolejne rzeczy do odsłonięcia mamy z głowy. No i w takim razie pojeździmy, poszukamy, bo najbardziej nam zależy na tych kostkach wiedzy, na przykład, które może tutaj będą. Fajnie by było. Znowu kot. Ojej. Ojej, serio. Słuchajcie. No to zaszaleli. Ale sporo już nam aktywują. No to chociaż tyle dobrego. To mogę tak aktywować. To mogę tak przełączyć. No jak widzicie, jest zabawa. Więc słuchajcie, ja to na szybko teraz przeklikam. Miałem wam pokazać rozwiązanie, ale niestety się przeklikało i cóż, schowało się. Następnym razem będę wiedział. Natomiast zostajemy turret. Nie jest to jakaś porywająca nagroda, więc na pewno nie jest to coś, czego szukałem. Swoją drogą powiem tylko tyle, że troszkę się nagłowiłem, żeby to ładnie poobracać, ale działa. Działa to, natomiast szukamy dalej tych skarbów, tych cube. No powiem wam szczerze, może być to trudniejsze niż mi się wydaje. Jak widzicie, konsole, ok, tu jest łatwiejszy kod. Aha, to jest na zasadzie teraz przeklikiwania, więc możemy sobie kliknąć. Tutaj tak, tu aktywuj, tu dezaktywuj, no jest znowu. Uda się albo nie uda. Mamy Solar Cell. Okej, okay, fajnie. A tu jakaś burza, słuchajcie. Jakaś tam burza się dzieje. O kurczę, no to niezłe wyzwanie. Jakieś pioruny. No trzeba uważać. Teren jakby skażony. Currently, your systems are not equipped to handle the extreme energy fluctuations present within the blight. We should focus on researching and developing technology capable of protecting you from its adverse effects. Until then, I strongly recommend avoiding the area to ensure your safety and operational stability. Dobrze, proszę pani, dobrze aktywowaliśmy. Znowu kolejne nagrody, no ale to są nagrody, które dla nas są mało istotne. Tutaj musimy unikać tych piorunów, bo jeszcze nie jest to właściwe miejsce, żeby się tym zajmować. Natomiast tutaj sądzę, że możemy wjechać z powrotem. Dużo fajnych rzeczy. Jak widzicie, tu jest jakieś fuf, dużo. O ile silikonu. Dużo jest do wydobywania. Naprawdę jest dużo rzeczy, które będziemy mogli korzystać. Backhole, czyli dziura robaczków. No nie wiem, czy to jest dobra informacja akurat dla nas. No jak widzicie, dobra, wracaj tutaj. Ale niestety nigdzie, ale to nigdzie, nie pozyskałem receptury ani surowca, żeby robić dalej te badania. I to jest najgorsze. A żeby to zrobić, potrzebujemy właśnie takie crystal powder, czyli rafinerię. A bez tego robotic data cube to będzie naprawdę źle. Powiem wam szczerze, niebezpiecznie się robi, jeżeli chodzi o kwestie wiedzy. Bo tej może nam po prostu zacząć brakować. Natomiast tutaj, o, to jest tak podpięte. To akurat jest łatwe. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jest łatwe. A może być nie tak, niełatwe jednak. Może być jednak trochę trudniejsze. To trzeba tylko obrócić tak. O, i jednak się udało. I co mamy? Small power field. No super fajnie, ale te rzeczy nas mało interesują. Teraz poszukujemy. O, właśnie. Tego poszukuję. I powiedz mi, że znajdę. Co to jest? No to słuchajcie, ja tu spędzę troszkę więcej czasu, troszkę więcej niż się spodziewałem. Teraz byłem cwańszy, zanim kliknę ostatnie, pokażę wam jak to wygląda. Proszę, aktywowaliśmy power transmitter. Okej, fajnie. Czyli możemy tutaj transmitować, czyli na przykład dla scouta. Natomiast single post, no kurczę, nadal nie jest to, czego szukamy. Nadal nie są to elementy, które nam, na których nam zależy. Może gdzieś tutaj znajdę w końcu, ale ta eksploracja na pewno będzie większa niż myślałem. I mamy, no to mogę zabrać, bo akurat te mamy elementy. Super, natomiast jak widzicie, dużo, naprawdę dużo jest tu zasobów. 6000 kryształ, what? Dobra, w każdym razie, jeżeli znajdę, to wam zaprezentuję, gdzie to znalazłem. Ale póki co bez tych elementów będzie data. I tutaj też, żeby naprawić to coś, to będzie naprawdę wyzwanie. Spore wyzwanie. Dobra, zróbmy tak. Okej, ciekawie. Tak. I mamy.
Rafineria. Mamy rafinerię. Rafineria. Tylko pytam się, jeżeli mając rafinerię, mogę tutaj, słuchajcie, zrobić... Aha, czyli tak. No przede wszystkim chciałbym rzucić ten przedmiot. Czy mogę go tak... Raczej rudę. Właściwie to rudę nie potrzebuję. I teraz spróbujmy pobrać. Tak. I pytam, czy rafineria pozwoli mi tworzyć bez znajomości receptury. Pora to sprawdzić. Rafinerię zapraszamy do nas tutaj. A tu co? Bezrobocie się stanęło? Słuchajcie, pełne magazyny. Bezrobocie. Całkowite bezrobocie, jak widzicie. Dobra, to zróbmy tak, że stąd będziecie rzucać tu. Oczywiście, tak, super. I tutaj będą rzucać nam nadmiary. Dzięki temu produkcja tutaj ponownie powinna ruszyć. Bardzo dobrze. Tutaj te płytki stąd i te elementy tak, żebym rzucał, ale sądzę, że będę to rzucał tutaj, więc o, już się rzucili, brali do roboty, brawo. Brawo dla was. A gdzie nasz pojazd? Halo? Nasz pojazd duży, gdzieś tutaj wszystkie pojazdy, wszystkie rzeczy, ale gdzieś mi mój pojazd uciekł, słuchajcie. Czy on dojechał w końcu do nas? Dobra, tu jest, przepraszam, tu jest rafineria. Teraz chcę zobaczyć, rafineria jest typu medium, czyli jeżeli ja to wrzucę na medium zamiast tego, to czy to zadziała? Zobaczmy w takim razie, czy ja będę mógł produkować surowce, których nie znam. Nie, jednak nie. Muszę odkryć. Więc bez Robotic Data Cube nic więcej nie zrobię. No cóż, szukam dalej. Właśnie coś odkryłem. Chciałem sprawdzić, czy jest możliwość skraftowania takiej kostki. Okazuje się, że jest. Pomimo tego, że nie znamy receptury i ta kostka powinna być tworzona w sumie troszkę inaczej, to słuchajcie, ja latałem po mapie, jak widzicie, odtworzyłem całkiem sporo poszukiwań właśnie tej kostki albo czegoś podobnego. Okazuje się, że wcale tak nie musiałem, bo te surowce ja już mam dostępne. Wytwarzam, pozyskuję, mam to wszystko. Kurczę! Tyle czasu spędziłem na poszukiwaniach, tyle czasu spędziłem na lataniu i poszukiwaniu, gdzie, jak znaleźć te kostki, żeby ruszyć z badaniami. Okazuje się, że jest. Jest pod moim nosem, tylko że w dosyć nieoczywisty sposób, bo gdybym nie kliknął, bo właśnie nie miałem tych dwóch składników, gdybym wiedział, że te składniki tak łatwo pozyskać, to już dawno bym nie tracił czasu na poszukiwania. No ale dobrze. Coś nowego się nauczyłem, coś odkryłem, a tak naprawdę za chwilę przechodzimy do Gateway Technology. To Brightening Storm Approaching, okej, czy jakiś storm, jakaś burza nadchodzi, zobaczymy. A póki co, słuchajcie, mamy bardzo interesujące rzeczy, podoba mi się to. Tutaj oczywiście wydobycie pełną gębą, choć wydaje mi się, że ten lepiej by się tu pasował do tego wydobycia, ale najpierw trzeba by zrzucić z niego nadmiar rudy, jaki tutaj mamy. Jak widzicie, tej rudy tak dużo, że po prostu jest pozapychane systemy. Nic tutaj naprawdę nie można dalej z tą rudą zrobić. Spróbujmy, my oczywiście tam przerzucimy, ale no jest ciężko. Dobra, może nie wydobywaj. Byłoby miło, gdybyś przestał wydobywać. Tak, przestańcie wydobywać na razie. Niech to przetworzą, bo tego mamy tak dużo, że głowa mała. Więc proszę to rzucić, idealnie. Rzucisz? No 4, no to jeszcze 4 tutaj wrzucimy i już naprawdę będzie dobrze, słuchajcie. Już naprawdę będę zadowolony, bo do silikonu i do tych wszystkich pustych rzeczy momentalnie się dostajemy. Ale mamy faktycznie burza. Burza się zaczęła i zamazuje nasz ekran, zamazuje nasze czujniki. Nie widzimy. Miejmy nadzieję, że to szybko minie, natomiast my, kurczę, żebym wiedział od początku, że tak łatwo zrobić. Czyli Crystal Powder teraz tylko, a nie, przepraszam, to Crystal Powder jest potrzebny, ale my pyłu nie mamy i nie możemy go stworzyć. To jakim cudem my ruszyliśmy z tymi badaniami do przodu? A, chyba wiem, bo miałem jedną sztukę pyłu, czyli jednak coś, co wziąłem za oczywiste, że jednak się da skraftować. No niestety, jednak się nie da. Jednak muszę dalej latać i poszukiwać pyłu. Pyłu, który... Albo pyłu, albo tych kostek, które tak naprawdę nie są tak łatwo dla nas dostępne. Czy będzie to dane mi odkryć? Tego dowiecie się już na pewno w kolejnym odcinku, bo tam przedstawię wam nowe informacje na temat tego tytułu, więc obserwujcie, bądźcie czujni i czuwajcie nad tym, żeby nie ominął was
kolejny epizod. A jeżeli ten Wam się podobał i chcecie więcej, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was, Staniu. Na razie, hej!